Okej, tak sobie myślę, że którego mamy? Early Summer 256 to już jest chyba trzeci rok w takim razie. Nie mam pojęcia, już zgubiłem w ogóle się w tym całym liczeniu. Rzuć tak okiem. No. Tomku, aż nasz coś tutaj pichci z tych liści. Cały czas jakieś piękne jedzonka. Elfy właśnie się pakują i odjeżdżają. I dopiero zauważyłem, że Skubani mieli gigantycznego jaguara. O ja. I leoparda kupiłbym. I Tigera też bym kupił. Kurde, może za rok by przywieźli drugą płeć. Ale niestety ten, nie sprawdziłem tego wcześniej. No i dupa. Ale generalnie co? No Ford w miarę się to rozwija. Mamy ilu krasnoli? 81? Wow. W tym czwórka dzieci niestety. Ale wpadłem na mądry pomysł. Zbudowałem tutaj biuro dla tych dzieci. Nazwałem go Kid Disposal. I ten. I mam nadzieję, że może jakiś porywacz przyjdzie i je weźmie, nie? Ponazywałem te dzieci jakoś śmiesznie od razu też. Nie mogę się doczekać, aż na jakiś mój fort w przyszłości przybędzie, nie wiem, armia goblinów z Batmanem na czele albo z Kapitanem Bombą. Mam jeszcze Supermana i Chucka Norrisa, nie? Także ten. Dobra. Postanowiłem wrzucić siebie do fortu. Będzie tutaj, o widzicie, jest Ziawaty. No, jak dobrze się domyślacie, to ten legendarny człowiek, który został oświecony. I postanowiłem, że jego pierwszym testem będzie takie zarżnięcie tej bandy troglodytów. Także zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. Ruszaj. I ruszył. Zaraz zobaczymy, jak tutaj walczy. O Boże, nie uciekałem. Nie? Dobra, to ktoś tu ma jaja, widzę. Troglodyta się na mnie rzuci. Up, pewnie umrę. Jak umrę, to będzie śmiesznie. Ale taki dobry żołnierz, wydaje mi się, że on jest prawie nieśmiertelny. No dawaj, no poskocz tu coś. O, ogłuszony? No, ogłuszyłem tego. No tutaj, no zabiję coś. Nie wiem, może po prostu dam mu rozkaz, żeby tutaj się zastacjonował, bo wiecie, jak to krasnale czasami mają z mózgiem problemy. Dobra. Okej, okay, jakaś krew się tu chyba pojawiła. Troglodyty. Także, no jednak coś tam walczy. Rzućmy okiem na ten. Jest, zobaczcie na to. Wszystko zablokowane, wszystko zablokowane. Blokad, 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 blokad. Odskoczy, uniknął coś, tu, Teges, Jezu Chryste. To jest dobry sposób, żeby poćwiczyć swoją drogą chyba. Dodging. Rzućmy okiem, gdzie ja jestem. To jest ziawaty. Dodger 5 level. Czyli tyle, ile mu dałem na samym początku. Armor using mu prawie w ogóle nie będzie rosnął, bo praktycznie wszystko blokujesz. Blokuje bronią, także to jest ten jedyny minus, jeśli można by to nazwać minusem. Trafił trudno tutaj w stopę, jak już chwilę mu dali odetchnąć. Okej, tego powaliłem. Zobaczmy jak. Nie dałem się, bo akurat gra usunęła logi, albo nie. No, prosto byłem oczywiście. Wgnieciona czacha. Tego walnęliśmy. Patrzcie na tego, on dobiega. Jak to skacze ten cholerny krasa. Marshall Trance. No, może w końcu zacznie się bić coś tam. Ach, make more room, here comes my trance. Tak, wolno mnie my granici. Aktualnie się bije z troglodytami w jaskini. No. Kolejny trup, widzę. Boże. Muszę rzucić tylko okiem. O. Szósty level dodging. Nawet armor dostaliśmy parę poziomów. No proszę. Dużo expa? O, 580 około. O, no to coś tam expy, nie ma co mówić. O, dużo idlerów. Aha, nie, bo teraz pojawili się ci migranci chyba to przez to. Tak myślę. Gdzie to on ucieka? O. Co, zabij tych, nie? Ze sobą. Tego. No, czekaj, zaraz, zanim się ten krasna skapnie, że ma drugie zadanie. SP. Tak, tu się zastacjonuj, nie uciekaj ty do mnie. What the fuck, i czemu jest znowu zły? Aha, bo został zaatakowany i relieved from duty, nie?
To było tak, że on się zmienił w cywila i uznał, że go atakują troglodyci. O, o. O nie, on wbiegnie teraz do fortu. O Boże. Spuszczę te wszystkie zwierzęta i znowu je trzeba będzie tam wrzucać na ten. A nie, cię, bo może pies go zatrzyma. Psie, przydaj się na coś. A, a. Działa, to już biegnie. A, a. No, no, już prawie. No nie. Boże. Jest zamach, ale nie mógł go trafić. Nie. Muszę tu jakieś drzwi chyba postawić, bo to jest kompletnie bez sensu takie bieganie po tym samym terenie. Ale te wszystkie strzały, jestem ciekawy, jak on je zabija. Droga w ręce, lower body, left foot. O Boże. Nie mam pytań, kurde. Ten pies w ogóle oberwał coś mocno? Nie, tak średnio. No jeża. No kuźwa. Ten troglodyty jest ładny spell. Co to jest? Co to robisz? Aha, idzie tego psa ogarnąć, żeby wrócił na swój ten teren. O Boże. Gdzie jest znowu troglodyty jakiś? Nie, tam dobra. Jeszcze to chyba jakiś dostał. Skład B to ja właśnie. Ruchy. W ogóle. Przecież ja tu miałem full. Gdzieś zniknął jeden kościół. O, ciekawostka. No ej, masz tam zadanie, zastacjonuj się, nie? Idzie się napić. No nie. O jedne. Tylko co, da się zboczerować w ogóle? Nie mam pojęcia. Dobra, mniejsza o to. Dobrze, ogarnęliśmy ze zwierzęta. W ogóle ci robacy siedzieli tam i I didn't give a fuck i łowili dalej. Ani jednej ryby nie złowiliśmy jeszcze. Tyle lat minęło. Nie, niestety, ale nie ma ryby. No, w ogóle zacznę chyba produkować już powoli szkło. Także to są dobre newsy. Tak myślę. Zacząłem też tutaj konstruować. Tu wygładzamy kolejny poziom. W ogóle, wow, ukończyli te drogi już. Muszę zacząć mur budować. Wow, 90 krasnali, 41 idlerów. Muszę zaraz im wymyślić jakieś ciekawe zajęcia. A no, tu już widzicie, buduję podłogi, żebyśmy mogli wygładzić te ściany tutaj. Te mniej widoczne. Value fortu. Ile? Trzy, no, prawie ćwierć miliona. Okej, okay, właśnie stało się coś, co nie myślałem, że kiedykolwiek zobaczę w Dwarf Fortressie, a mianowicie kapitan bomba dorósł. Czajcie to? Wytyfy. Dziecko urosło mi w forcie. Przekresnęła rosnąć 10 lat. No pewnie ten migrant musiał jakoś ten... Ojej. O, patrzcie, ten ma też 15 lat. Batman. Także pewnie też niedługo rośnie. A ten Chuck Norris? Ile ma? 10 lat też, także niedługo też powinien rosnąć. Ile krasnale rosną? Ile ten ma? 15, czyli w wieku 15 lat krasnale zostały się dorosłe, czujcie to? Także jak ktoś by chciał robić sobie jakiś taki fort, nie? Na którym... No, co taka informacja? Tutaj planuję mieć taki wielki skarbiec, właśnie w którym będziemy tylko kładli te rzeczy, które są już, no jakby to powiedzieć, przerobione już tam, no to będzie skarbiec taki, no wiecie, no po prostu. Jej, co będę się długo, dużo produkował wielce. Co jeszcze ciekawego chciałem powiedzieć? Nic, Boże, nie mam pojęcia, co zrobić z tymi idlerami. Naprawdę, i przecież mój fort funkcjonuje już idealnie, chyba ich wszystkich wrzucę tylko do wojska i zaczniemy, w ogóle mógłbym zbudować koszary i zacząć robić zbroję czy coś, bo na razie mam tylko tego zielonego tego. Także w sumie jak ktoś by mnie zaatakował, to mógłby zielonego przegrać. Zależy, czy wróg miałby farta i jakoś go trafił, tak wiecie, niefortunnie. No...
Okej, pojawił się pierwszy snatcher. I co on tu zrobił ciekawego? Batman! Ten goblin, co on tu zrobił ciekawego? Ciachnął gościa w nogę. Dziecko się przewróciło i co zrobił goblin? Pup! Wziął swój worek, wpakował do niego dziecko i idzie. W górę rzeki. I oto poszedł. No i kogoś tam dostaliśmy wiadomość, że dziecko zostało skradzione. A kolejny snatcher, tym razem Chucka Norrisa chcą porwać. I to super, wow, patrzcie jak ucieka, ej. Co dostałeś? W prawą dolną część ramienia, przedramienia. Ten go goni, się nie podaje. A, pewnie musiał woda złapać, to jest tylko dziecko. A, dosyć ruchliwe, no, no, proszę. Dalej da się złapać, bo jeszcze biegniesz do fortu i cię nie porwie. Co wtedy? Ta, on go nie złapie raczej dzisiaj. No co, widzicie, FPS mi znowu spadł do 50, nie wiem już co mam robić, ej. Nawet, nie wiem, ten Fortuna nie jest aż taki wymagający dla FPS-ów, w sensie, to są proste linie jakieś, bardzo mało tych schodów, nie wiem, nie wiem. No w każdym razie dostaliśmy handlarzy ludzi, po raz pierwszy od jakiegoś czasu, bo kurczę, rok temu się nie pojawili. Także ten. To było dosyć smutne. Nie nawiązaliśmy w ogóle z nim kontaktu. No, przyniosłem tutaj jakieś 600 do tradingu. No, tak w ogóle nie powiedziałem wam, ale zabiłem swojego nobla oryginalnego pierwszego. Przez przypadek, bo on siedział w tym swoim biurze i nie chciał za cholerę pogadać z liaisonem. No to co zrobiłem? Zamknąłem drzwi, nie? I ten. I kompletnie zapomniałem, że gościu tam jest. Giant Earthworm is fighting. A tak, to ja mu kazałem sipić z tym potworem. Ziawa, to coś tu robi z nim. No, to sobie poryje nawet chyba. Albo nie? Trochę się tam będą gonić, mi się wydaje, bo on ma tylko jedną część ciała, ten. What the fuck? Ja to uciekaj stamtąd. Aaaa! Skocz z tej wody, nie? Nie wygłupiaj się teraz. Spo. Wypłyń na powierzchnię. Masz tam rampy, nie? Wy! No to chyba umrę. Ech, nasz legendarny wojownik. Albo i nie? Nie, umarł, dobra. Co za idiota, ej, ma tu rampy wszędzie, nie? To jest DF, to jest Dwarf Fortress, nie? Ja pieprzę. I co? I Airform się wnerwił. A, myślałem, że pójdzie na szafortu. To w ogóle planuję wykopać taką małą studienkę jakąś. Kiedyś ją napełnię, może. Ech. Wytyfy, no po prostu nie mogę przebolić tego, co tu się stało. Czy ja to jest krew to w ogóle? Jakieś krasa i troglodyty. No to pewnie działa, to się kiedyś z kimś tam bił. O Boże, co za debil, nie. Nie mam pytań. Ja to jednak jestem głupi, co?